Proszę Państwa, po przerwie kawowej zaczynamy kolejną część naszej konferencji. Teraz dwa kolejne referaty. Najpierw referat pana doktora Jakuba Wozińskiego, a później pana chyba przyszłego doktora, tak? Martinasa Malužinasa. W tej chwili pan Jakub Woziński powie nam na temat Williama Harrimana w Jałcie, jedyny sojusznik Polski. Dosyć taki temat sformułowany tak, prowokacyjnie. Proszę bardzo. O co chodziło? Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość przedstawienia tutaj mojego referatu. Ja na co dzień nie jestem historykiem, jestem raczej publicystą. Na Harrimana natknąłem się między innymi w czasie pisania mojej książki Dzieje kapitalizmu. I no tutaj będę się siłą rzeczy posiłkował troszeczkę takim tekstem pisanym, bo zbyt dużo tutaj danych i faktów, żeby to wszystko tak o tym pamiętać i po prostu chciałbym, żeby ten wykład jak najwięcej tutaj, ten referat miał jak najwięcej w sobie takiej konkretnej treści, żeby Państwu naświetlić tą sylwetkę. A więc no, William Averill Harriman to była jedna z najbardziej wpływowych postaci amerykańskiej sceny politycznej XX wieku. No, żył ponad prawie wiek. Taka jego biografia nosi nazwę Spanning the Century, czyli że jego jakby działalność polityczna rozciągnęła się na cały wiek, a mimo to cały czas jest praktycznie w Polsce nieznany. I to jest pewnego rodzaju paradoks, który wymaga się wyjaśnienia szerszego. Harriman był synem Edwarda Henry'ego Harrimana, który był jednym z ważniejszych magnatów kolejowych, i Harriman Senior zaczynał karierę w jednym z biur maklerskich na Wall Street, gdzie zyskał sobie sławę jako taki bardzo sprawny gracz, który miał dużo ryzykować. Znaczy, on pochodził z jakiejś zwykłej rodziny, ale bardzo dużo ryzykował, zgromadził duży kapitał, no i zaczął to wszystko inwestować w koleje po 1883 roku. No i to, że tak świetnie grał na giełdzie, przyciągnęło uwagę bogatych inwestorów, między innymi Rockefellerów, Jamesa Stillmana, banku Kuhn & Lebe, a w zasadzie klientów banku Kuhn & Lebe, bardzo wpływowego w tamtym okresie. I szczytowym osiągnięciem Edwarda Henry'ego Harrimana, mówimy cały czas o seniorze, było przejęcie po kryzysie z 1893 roku pod upadłej linii Union Pacific, którą przebudował skrupulatnie i ulepszył tak, że stał się jedną z najbogatszych osób w Ameryce. No ale Edward Henry Harriman zmarł, powiedzmy, umiarkowanie wcześniej, bo w 1909 roku ma 61 lat i musiał pozostawić cały rodzinny interes swojemu synowi, Williamowi Averillowi, który radził sobie początkowo dosyć przeciętnie, to trzeba powiedzieć. Tak w zasadzie on się rozkręcał dopiero stopniowo, tym bardziej dlatego, że linie kolejowe ojca były coraz mniej dochodowe, więc on musiał jakby zainwestować w inne branże. No i taki moment przełomowy dla niego bardzo korzystny nastąpił w momencie, gdy Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej. Wówczas Harriman zainwestował bardzo mocno w stocznię w Chester, no i zdobył przy pomocy rządowej Emergency Fleet Corporation, zdobył duże zamówienia na budowę statków. Po zakończonej wojnie ta spora część tej floty posłużyła mu do wyposażenia nowej spółki działającej, już zajmującej się przewozami towarowymi i pasażerskimi na wszystkich morzach świata. Znaczy, ojciec założył tą firmę jako Southern Pacific, czyli taką działającą głównie na Pacyfiku, ale on to wszystko rozwinął na cały świat. I do obsługi tych tras, czy finansowaniem całego przedsięwzięcia zajął się bank W.A. Harriman & Company, którym udziały miał między innymi Percy Rockefeller oraz Guaranty Trust. No i w ten sposób związał się Harriman między innymi z Austrią i z Niemcami, pośrednio także z Polską, o tym jeszcze wspomnę. Edward Henry Harriman, czyli ojciec tutaj Williama Averilla, jeszcze pod koniec XIX wieku związał się z proniemieckim stronnictwem amerykańskiego biznesu. Wiadomo, były tam dwie grupy. Jedna bardziej probrytyjska, skupiona wokół Morganów, druga wokół banku Kuhn & Lebe, właśnie Rockefellerów. I ono utworzy właśnie to związanie się z tym imperium sprawiło, że Harriman miał bardzo silne związki z Niemcami, państwami, które stworzyły w czasie I wojny Trójprzymierze, jak wiadomo. Później przegrana tej wojny przez Niemcy jakby nie zaburzyła wpływów stronnictwa, do którego przynależył Harriman.
ponieważ stworzyła nowe pole do współpracy. Republika Weimarska miała do spłaty ogromne reparacje, a bankierzy z Ameryki przeznaczali dla niemieckiego biznesu państwa wielkie ilości kredytu. Harriman był właśnie jedną z osób, które od samego początku znalazły się w centrum wydarzeń. Miał udziały w Hamburg American Line, która wznowiła połączenie żeglugi pasażerskiej między Niemcami a USA po zakończeniu wojny. No i choć w Stanach sentymenty były raczej przeciwne, znaczy były sentymenty przeciwko Niemcom, Harriman bardzo silnie inwestował w Niemczech. Jego bank udzielał licznych pożyczek m.in. dla kolonii na obsługę tramwajów, dla Wrocławia na obsługę infrastruktury. Razem z Fritzem Thyssenem, to jest bardzo ciekawe, założył w 1924 roku Union Banking Corporation w Nowym Jorku. Po latach amerykańskie organy śledcze przeprowadziły śledztwo, z którego wynikało, że właśnie to Union Banking Corporation było tak naprawdę ekspozyturą innego banku, Bank for Handel and Shepward z Rotterdamu, a jego ukrytym celem był dokonany później potajemny wykup, zakup wartego 8 milionów dolarów złota na potrzeby wojny nazistów. Tak więc no, był powiązany silnie z Thyssenem, między innymi też Harriman eksploatował razem z Niemcami rudy manganu w Gruzji. No i siłą rzeczy związał się w ten sposób z inwestycjami niemieckimi, które miały miejsce wcześniej na terenie II Rzeczpospolitej na Górnym Śląsku. Tutaj chodzi o koncern Gisze. Niemiecki koncern założył tą spółkę Gisze S.A. w Polsce, w Katowicach, która miała zadanie administrowanie kopalniami cynku i węgla. No ale później przegrana wojna, szczególnie kryzys 1926 roku sprawił, że trzeba było dokapitalizować całą spółkę i powstała w ten sposób Silesian American Corporation. Wymitowała na obligacje o wartości 15 milionów dolarów na zakup Gisze i w ten sposób Harriman stał się potentatem w dziedzinie cynku, kontrolując aż 1/4 światowego rynku tego surowca. Dzięki lobbyingowi Sejm Polski zgodził się na specjalne zwolnienia z podatku oraz ceł na eksport cyny na 25 lat. No i zachęcony tym sukcesem Harriman kupił na Śląsku 3 huty zatrudniające łącznie 30 tysięcy osób. Do 1929 roku był posiadaczem największego kompleksu przemysłowego na terenie Polski i postarał się o to, żeby jakby z tego całego stronnictwa Rockefeller, Kuhn & Lab przemysłowcy inwestowali także w Polsce, między innymi Standard Oil, General Motors czy International Match Operations. Ale prawdziwym takim ukoronowaniem kariery miała być wielka elektrownia, która miała powstać wokół koło Częstochowy. Na ten projekt wydał nawet 400 tysięcy dolarów, żądał 60-letniej koncesji na działalność, ale w ostatniej chwili w 30 roku Piłsudski zablokował całą operację. No to jest właśnie pytanie, dlaczego to zrobił, nie ma tutaj jakby jasnej odpowiedzi. Wielkie interesy w Niemczech i na Górnym Śląsku dokonywane były w czasie, gdy Harriman dochodził do szczytu w USA. W 31 roku powstał Brown Brothers Harriman, który no, już od paru lat między innymi też jest w Polsce. Nad jego interesami w Niemczech czuwał późniejszy sekretarz stanu USA John Foster Dulles z kancelarii Sullivan & Cromwell, który pomagał mu znajdować klientów, a w założonym zaś przez niego wspólnie z Fritzem Thyssenem Union Banking Corporation jeden z dyrektorów był pradziadek George'a W. Busha, czyli Prescott Bush, czyli te pewne nazwiska się tutaj nie zmieniają w amerykańskim establishmencie, Bushowie są już tam od lat. Harriman doszedł do szczególnych wpływów w USA, szczególnie ze sprawą Nowego Ładu u Roosevelta. Zresztą rodziny Harrimanów mieszkały w Nowym Jorku w bliskim sąsiedztwie nie tylko Rooseveltów, ale też Astorów, to okolice Hudson Valley. A Harrimanowie byli tradycyjnie silnie związani z Partią Demokratyczną. No i Harriman faktycznie tak bardzo poświęcił się pracy na rzecz Nowego Ładu, że porzucił przez jakiś czas sferę biznesową, działał w Business Advisory Board, a interesem zajmował się jego brat Ronald. No i później sytuacja skomplikowała się, sytuacja w Niemczech skomplikowała się dla Harrimana dopiero w 1938 roku, kiedy to jakby był wyraźny zwrot w polityce Hitlera, który zaczął wywłaszczać, aryzować przedsiębiorstwa, więc musiał się Harriman musiał uciekać. No ale na szczęście dla Harrimana wybuchła wojna, w wyniku którego Roosevelt zainicjował program Lend-Lease pod koniec 1940 roku i ta pomoc finansowa dla Europy miała być koordynowana w Europie właśnie przez samego Avrila Harrimana, który na początku 1941 roku został reprezentantem do spraw Lend-Lease rezydującym bezpośrednio przy Churchillu.
No i wkupił się w łaski Churchilla bardzo mocno. W czasie nalotów siedział praktycznie cały czas z rodziną Churchillów u nich w domu, grając w Bezika z żoną albo w Warcaby. Nawet tak się z nimi zżył, że miał romans z synową premiera Churchilla. Harry Mann miał w zasadzie swoje biuro w Londynie, które było ważniejsze niż ambasada amerykańska, bo jakby wszystkie zamówienia biznesowe, przemysłowe przez niego przechodziły. I później, gdy ten program Lend-Lease został uruchomiony w październiku 1941 roku, także dla Sowietów, Harry Mann został wysłany na rozmowy ze Stalinem. Później, we wrześniu 1942 roku, pojechał ponownie z Churchillem powiedzieć Stalinowi, że nie będzie nowego frontu w Europie. We wrześniu 1942 roku już został wysłany na stałe, tym razem jako ambasador do Moskwy. No i miał tutaj bardzo duży udział w tej całej sprawie polskiej, tak to nazwijmy. Gdy w styczniu 1944 roku wybuchł skandal związany z mordem na polskich oficerach w Katyniu, na miejsce ekshumacji wysłano córkę Harrimana, czyli Kathleen Harriman, która przyjęła naiwnie sowiecką wersję wydarzeń, a Harriman później nawet po latach popierał to stanowisko zajęte przez córkę, choć prawda była od początku dość oczywista. Harriman został wysłany do Moskwy dlatego, że prezentował względnie łagodny kurs wobec Stalina i uchodził za osobę, która się dobrze dosyć z komunistami dogaduje. Ale jego nastawienie do Związku Radzieckiego miało się według wielu relacji jego również zmienić w następstwie wydarzeń towarzyszących Powstaniu Warszawskiemu. Harriman nalegał wtedy na Sowietów, żeby Amerykanie mogli korzystać z lotniska w Połtowie. Ale Mołotow w ogóle nie chciał się z nim spotkać. On tam do niego ponoć dwa dni chodził, żeby został wysłuchany, ale i tak ostatecznie na nic to nic się nie zdało. Harriman próbował też interweniować w Departamencie Stanu, żeby jakby chociaż Departament Stanu zajął jakieś stanowisko konkretne, ale to też, jak wiadomo, nie przyniosło żadnego skutku. No i Harriman jako ambasador USA w Moskwie ustalił właśnie miejsce spotkania Wielkiej Trójki jako Teheran. Uczestniczył aktywnie w rozmowach Stalina, Roosevelta, Churchilla i choć już jak wiadomo w Teheranie postanowiono wstępnie o losie Polski, on cały czas jakby starał się, zabiegał o polską sprawę, głównie ze względu na swoje interesy na Górnym Śląsku. Proponował, żeby Polska stała się chociaż przejściowo krajem niepodległym, żeby były pierwsze prawdziwe wolne wybory. Liczył, no tak ja sądzę, że liczył, że ten sposób być może uda mu się w miarę ocalić dzięki temu chociażby część swojego majątku, nawet gdy Rosjanie później zażądali od aliantów pożyczki w wysokości 5 miliardów dolarów, Harriman zastrzegł, że chciałby w zamian pomyślnego rozwiązania kwestii polskiej. No ale amerykański komitet do spraw pożyczki nie przyjął jego propozycji. No i opisując te zabiegi Harrimana na rzecz Polski, w Moskwie, w Jałcie, w Teheranie trzeba mieć na uwadze, że no on był mimo wszystko jednak lojalny wobec tych wielkich graczy. Świadczy chociażby o tym rozmowa przytoczona przez profesora Wieczorkiewicza w czasie jego bytności Mikołajczyka w Moskwie w 1944 roku. No i gdy Stalin wyjawił tą wstrząsającą niespodziankę dla Mikołajczyka o losie Polski powojennym, to Harriman miał siedzieć, który był obecny przy tej rozmowie, miał cały czas mieć wzrok utkwiony w podłogę, tak więc nie był on lojalny wobec Polski, chociaż grał tak przy polskich przedstawicielach, przy polskich politykach, osobę zaangażowaną bardzo mocno w Polskę i w polską sprawę, ale mimo wszystko był przede wszystkim lojalny wobec tych wielkich. Jeszcze w czasie pobytu w Londynie Harriman nawiązał kontakty z polskim rządem na uchodźstwie i w jego imieniu rozmawiał wielokrotnie z Mołotowem, ale zawsze spotykał się ze stanowczym oporem. Harriman zabiegał o bardziej korzystne rozstrzygnięcie kwestii polskiej, ale ostatecznie w październiku 1944 roku, jak można się dowiedzieć z jego biografii, Roosevelt oznajmił mu wprost, że na dobrą sprawę w Europie interesują go już tylko Niemcy, że polskie interesy można sobie tak naprawdę odpuścić. No, w styczniu 1945 roku powierzono mu organizację konferencji w Jałcie, czyli tego wydarzenia, o którym dzisiaj najwięcej poświęcamy, któremu najwięcej poświęcamy uwagę. No i tak naprawdę wiedział już wówczas Harriman, że sprawa Polski jest już mocno przegrana tak naprawdę, ale starał się mimo wszystko, żeby na konferencję przybyli przedstawiciele zarówno PKWN, jak i rządu londyńskiego.
zbywano go nieustannie, tak przynajmniej to mówię. To opiera się nieustannie głównie na jego biografii, którą można kupić naprawdę na grosz, za grosze na Amazonie czy na eBayu. Praktycznie mało kto się tym tematem interesuje, a kopalnia informacji niesamowita. Rozmowy z Wiaczesławem Mołotowem i z Archibaldem Clarkerem nie przyniosły żadnego skutku. Był zbywany, wydaje się, że był po prostu osamotniony w sprawie polskiej, bo jako jedyny tak bardzo z finansowego establishmentu zainwestował w przemysł na terenie Polski, żeby mieć jakąś większą siłę przebicia. No i ostatecznie pogodził się z tym oddaniem Polski całości Moskwie. W styczniu 1946 roku opuścił Moskwę i został ambasadorem w Londynie ponownie, czyli tam pewnie wrócił do gry w Bezika. Namówił później nawet osobiście Stanisława Mikołajczyka do powrotu do Polski, a gdy później prezydentem został Truman, namówił go na uznanie komunistycznego rządu Polski. Czyli świadczy to o tym, że później całkowicie porzucił marzenia o zyskaniu tego polskiego kapitału i postanowił skupić się na ratowaniu swoich interesów w Niemczech. No i czuwał nad tym zresztą, bo w latach 46-48 pełnił funkcję sekretarza skarbu USA, tak więc no, to, co tu dużo mówić, był jeden z najbardziej wpływowych polityków w Waszyngtonie. W latach 50. władze komunistyczne Polski podpisały porozumienie ze spółkami reprezentującymi Harrimana w sprawie zajętego mienia Silesian, muszę przypomnieć sobie tą nazwę, Silesian American Corporation. Tam zostało to jakoś spłacone, otrzymał Harriman rekompensatę, a taka ciekawostka, jak już wspomniałem, bank Brown Brothers Harriman, który dzisiaj nie jest tak potężny, ta fortuna rodu Harrimanów już dzisiaj zdecydowanie trochę przygasła, ale ma ten bank od 2012 roku oddział w Krakowie, z tego co pamiętam. Tak więc jakby podsumowując to moje wystąpienie, w którym staram się tak w telegraficznym dosyć skrócie przedstawić sylwetkę Harrimana, to można właśnie dlatego uznać Harrimana za jedynego polskiego sojusznika w Jałcie i na innych konferencjach Wielkiej Trójki, właśnie z tego powodu, że no, nie był to człowiek, który był jakoś szczerze oddany Polsce, tylko jego zaangażowanie kapitałowe na terenie ziem polskich było tak duże, że no, starał się dokonać zaawansowanego lobbingu, żeby przynajmniej chociaż ugrać jakiś okres przejściowy tuż po wojnie, żeby można było ten majątek z Polski wyprowadzić, a jak widać, tak jak przytoczyłem te rozmowy chociażby ze Stalinem, to ostatecznie brał mimo wszystko, zawsze był lojalny przede wszystkim wobec tych wielkich graczy. I to jest taka być może przewrotna teza, z Państwem pozostawię, że no, czego nas uczy ta cała sytuacja, bo mówiłem tutaj o tej wielkiej elektrowni, która miała powstać pod Częstochową. Zastanawiam się czasami, mówiąc wprost, czy gdyby w Polsce przed wojną istniało może kilka takich elektrowni, nie tylko gdzieś na Górnym Śląsku, którego status też był nie do końca jasny z perspektywy wielkich graczy, gdybyśmy mieli kilka takich elektrowni, to czy przypadkiem w cudzysłowie wyzwolenie nie przyszłoby od Armii Czerwonej, a czy przypadkiem nie byłoby to wyzwolenie gdzieś tutaj od południa? No to jest oczywiście, tu trzeba, to uruchamiamy ileś dodatkowych prawda, kwestii do omówienia, czy alianci zachodni byli w stanie w ogóle przedrzeć się tutaj do Polski, czy to jest w ogóle możliwe, ale no był to niewątpliwie jakiś taki zapomniany troszeczkę jakby taki jakieś aktywa w rękach polskich, które nie do końca zostały wykorzystane. Wydaje mi się, że ta sprawa jest cały czas bardzo słabo znana, tak jak powiedziałem, w podręcznikach historii, też w monografiach poświęconych tej tematyce około jałtańskiej. Harriman jest cały czas tylko przede wszystkim ambasadorem w Moskwie, ambasadorem w Londynie. Prawie w ogóle się nie wspomina o jego zaangażowaniu w biznesowym. On nie istnieje nawet w naszym takim powszechnym wyobrażeniu. Nawet jak powiem komuś William Avery Harriman, to raczej spotykam się z takim grymasem na twarzy, że o czym ty człowieku do mnie mówisz. Tak można czasami odnieść takie wrażenie. Jest to po prostu postać anonimowa, a zdecydowanie nie powinno tak być i mam nadzieję, że no ten krótki mój tutaj
referacik był w stanie Państwu to przybliżyć, tak jak powiedziałem, jeśli ktoś operuje językiem angielskim, to serdecznie zachęcam. To jest znamienne, że ta jego biografia to jest naprawdę groszowe sprawy. To była jedna z tańszych książek, jakie kupiłem, chociaż objętościowo duża, ale czyta się to naprawdę świetnie. Na taniej książce, tak? Na taniej książce, nie na jakimś eBayu gdzieś to się sprowadza, a kopalnia wiedzy niesamowita i praktycznie ta książka dziś nie jest zmiankowana gdzie indziej, bo też została wydana, może nie wiem, ona została gdzieś wydana na przemiat 80. i 90. A można spojrzeć sobie z perspektywy zupełnie innej, całą wojnę patrzy się tak naprawdę z perspektywy innej, gdy się rozważy istnienie, bierze pod uwagę kogoś takiego jak Harriman, który, tak jak powiedziałem, obsługiwał Lend-Lease, uwiódł synową Churchilla, był to ambasadorem w Moskwie. Największe osiągnięcie w życiu. Tak, być może. Ciężko powiedzieć. Tak, jest to zapomniana historia i cieszę się, że mogłem przed Państwem troszeczkę tutaj właśnie uchylić rąbka tego nieznanego wątku polskiej historii. No to rzeczywiście wyjątkowo zwarty i szybki referat. Ja tu widzę, że Sebastian Pitoń ma jakieś pytanie związane z Jałtą i z Harrimanem, więc Sebastianie, rwiesz się do głosu, to ale proszę bardzo. Ale to zobaczyłeś. No, te twoje znaki tajemne, wiesz, tak potrafisz takie wysyłać. Znaczy, ja miałem tylko taką uwagę, czy można mieć tak, czy to jest dobre porównanie, że Harriman odgrywał podobną rolę jak J.P. Morgan w I wojnie światowej, na dobrą sprawę koordynując całą pomoc Ameryki tutaj. No tak, myślę, że co mówisz, no to wynika, że on był właśnie taką postacią. Tak, zdecydowanie. Jako jeden z takich najważniejszych postaci w tym całym stronnictwie proniemieckim, to był człowiek, który miał kontakty niesamowite, tak jak powiedziałem, znajomość zarówno z rodziną Rooseveltów, z rodziną Dulsów, tak, którzy mieli świetne kontakty, ta kancelaria Sullivan & Cromwell, która praktycznie nadzorowała większość amerykańskich inwestycji w Republice Weimarskiej, w III Rzeszy też w latach 30. Tak więc to była osoba tak jakby spajająca, skupiająca cały taki jakby konglomerat interesów. Tak więc to dokładnie, celnie to ująłeś. To jest taki odpowiednik Morgana z I wojny światowej. Ciekawe, że udało mu się pozostać w cieniu jednak bardzo dobrze, że postać J.P. Morgana była jednak pewnym symbolem banksterki, nazwijmy to, natomiast Harriman pozostał w cieniu. No tak, Morgan był tak eksponowany, że jakieś zamachy nawet na niego przeprowadzano i tak dalej, a Harriman był takim właśnie, no on do dzisiaj chodzi, myślę, głównie za takiego właśnie męża stanu, który gdzieś właśnie pracował tu z tym nowym ładzie i był zaangażowany i tak dalej, ale nie jest kojarzony jako taki jakiś wielki, prawda, taki typu Rockefeller, Morgan i tak dalej. To nie jest ta liga, chociaż no przez jakiś czas wpływy były ogromne. Czy Harriman spotkał się kiedyś z Józefem Rettingerem? Nie mam tak na temat informacji. W ogóle co do tych polskich kontaktów, to jest wszystko takie bardzo ogólnikowe. Ja myślę, że to jest w ogóle praca też gdzieś dla jakichś archiwistów, dla osób, które by mogły to gdzieś zbadać, bo siłą rzeczy, on był ambasadorem, to na pewno byłyby tutaj te kontakty dosyć obfite, ale aż do takich szczegółów informacji nie dotarłem. Dziękuję bardzo za wykład.